Witam ponownie dzisiaj. Kolejny filmik z cyklu Trump Story. No, musiałem go nagrać, dlatego że ten poranny filmik był może nie pesymistyczny, ponieważ ja nawet przez moment nie zwątpiłem w nim w zwycięstwo Trumpa, co niektórzy tak odczytali, absolutnie nie było czegoś takiego. Natomiast no, zwątpiłem tylko w funkcjonowanie sądu, co dla mnie było dużym zawodem. Dlatego, że od początku, od nominacji Amy Coney Barrett wiązałem z nią no, wielkie nadzieje na taką nowy oddech po prostu w sądzie chrześcijański, katolicki, jakby tego nie nazywać, ale po prostu taką opokę. I wydawało mi się rano, że te moje nadzieje zostały rozwiane i stąd jakieś tam jednak rozgoryczenie, co nie oznaczało niewiary w zwycięstwo. Tym wszystkim szydercom, którzy tam cieszą się i komentują moje filmiki z opozycji antytrumpowskich, mówię, że w dalszym ciągu uważam, że inauguracja 20 stycznia będzie jednocześnie początkiem drugiej kadencji Donalda J. Trumpa i jak Pan Bóg pozwoli i zmienią się troszeczkę realia, to może uda mi się tam do Waszyngtonu polecieć. I to byłoby dla mnie ukoronowanie tego no, wielomiesięcznego już zaangażowania emocjonalnego, ale nie tylko w kampanię wyborczą Trumpa. Tak więc, moi drodzy, dla mnie cały czas pewnym zwycięzcą wyborów prezydenckich 2020 w Stanach Zjednoczonych jest Donald J. Trump. Rano tylko obawiałem się, że trzeba będzie walczyć o to na drodze nie sądowej, ale takiej bardziej ekstremalnej, fizycznej, czego bym nie chciał, no bo jako chrześcijanin i no, człowiek bardzo, bardzo naprawdę kochający Stany, nie wyobrażam sobie tego, żeby ten kraj no, spłynął krwią, co w dalszym ciągu jest jednak gdzieś tam możliwe, to z tyłu głowy gdzieś cały czas mam. Natomiast rzeczywiście zdaje się być prawdą to, że Sąd Najwyższy nie tyle odrzucił roszczenia stanu Teksas, co zwrócił wniosek stanu Teksas i pozostałych stanów, które jakby weszły w spór z tymi czterema stanami: Wisconsin, Pensylwanią, Michigan i Georgią. Wniosek został zwrócony w celu uzupełnienia, ponieważ nie spełniał pewnych wymogów formalnych i był troszeczkę źle skierowany, więc ma być uzupełniony i ponownie złożony. Zobaczymy, co będzie dalej. No, w każdym razie to jest o tyle ciekawe, że no, jutro jest niedziela, chociaż w Stanach Zjednoczonych zdarzało się już, że Sąd Najwyższy w niedzielę też obradował w sytuacji takiej wyższej konieczności. No, wydaje się, że taką mamy w tej chwili, dlatego że w poniedziałek jest 14 grudnia, czyli teoretycznie elektorzy powinni przeprowadzić głosowanie i ogłosić wybór nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych. No, jestem ciekaw, jak ten poniedziałek będzie wyglądał. Za dwa dni się dowiemy, tak naprawdę pojutrze. Więc to już no, wytrzymamy. Może się okazać, że w dalszym ciągu nic nie będzie jeszcze rozstrzygnięte, ale to też będzie ważna informacja. I bardzo chciałbym, żeby te moje obawy poranne okazały się płonne i żeby jednak to sąd rozstrzygnął o nieważności głosów elektorskich w Pensylwanii, Michigan, Wisconsin i Georgii i tym samym przyznał zwycięstwo Donaldowi J. Trumpowi. I słuchajcie, to byłoby chyba tyle, bo tych emocji naprawdę jest dużo, zresztą widzę po komentarzach. No, niewiele filmików spotkało się aż z taką ilością komentarzy
I one są wszystkie w zasadzie bardzo emocjonalne. No, część szyderczych, ale bardzo niewiele, bo jednak na tym moim kanale w mniejszości są ludzie, którzy no nie są zwolennikami Trumpa. Niech sobie będą, to jest wolność słowa, dopóki nie są chamsko upierdliwi, to niech sobie będą. Natomiast gdyby się stali chamsko upierdliwi, to oczywiście jest na szczęście władca włącznika i może sobie z tym poradzić. Aczkolwiek bardzo bym nie chciał, bo jestem zwolennikiem wolności słowa i nigdy nie lubiłem robić takich rzeczy. Więc moi drodzy, czekamy najpierw do poniedziałku, a później zobaczymy, co dalej. Jutro postaram się wrzucić jakiś filmik jednak o Polsce, bo tam się też nagromadziło sporo rzeczy ważnych do omówienia i trzeba byłoby o tym porozmawiać, a poniedziałek pewnie zarezerwujemy jednak na emocje amerykańskie, więc jutro o Polsce. Do usłyszenia, moi drodzy, i do zobaczenia jutro.